Patrzcie, gdzie jestem. Tak jak w poprzednim vlogmasie widzieliście, że pocałowaliśmy klamkę w tym sklepie. Tak więc dzisiaj przyjechałam kupić moją choinę, która kosztuje połowę ceny tego, co w Plantation, a ja nie mam zamiaru za nią przepłacać. Zwłaszcza, że ta jest jeszcze wyższa i tańsza. Słońce już zaszło, jest godzina 15. Księżyc na niebie. I co? Idziemy wybierać naszą choinę. Co my tu mamy? Tam już pan jakiś zapakował swoją napakę. A ja wrzucę chyba do Nissana, jakoś zmieszczę. Zobaczymy. Muszę założyć rękawiczki i przejrzeć te choiny, bo ciężko mi powiedzieć, która jest ładnie rozłożysta. Muszę się dopytać, o co chodzi z tym 1, 2, 3, 4, bo wszystkie wyglądają tak samo i mają podobny lapen, czyli tą naklejkę, co mają na czubkach. Więc nie wiem, o co chodzi z tym 1, 2, 3, 4. Może po prostu rząd? Zapytam. No, miałam brudną kamerę oczywiście. Tak, już mam zachód słońca, wcześniej pokazywałam. A ciężki wybór, bo wszystkie są oparte, więc zakładam rękawiczki i troszkę będę z tym walczyć, żeby właśnie zobaczyć, czy jest ładna i kształtna. Trochę tu potargałam tymi choinkami i one mają tak dziwnie tutaj, że mi się tak gałąź takie krótkie, wydają mi sztywne. To jest pewnie kwestia czasu, że one opadną, ale są podejrzane i się trochę boję takie brać. Dlatego to jest moja faworytka tutaj. Trochę ma koślawą górę, ale chyba ma gęste gałęzie, więc chyba spoko. Myślę, że wezmę ją. Z drugiej strony jest chyba troszkę odciśnięta, ale to chyba się ułoży. Nawet, że będzie pod ścianą tamta strona. Biorę tą 300 koron. Pff. Nice. Tylko ten róg taki koślawy. Będzie dobrze. Znalazłam defekt w mojej choince, że z tyłu jest cała zasruszona z jednej strony. Ale myślę, że to nie jest żaden problem, bo po bokach ma wszędzie pełno. Wezmę ją najwyżej. Daniel powie, że wybrałam kiepską. Ale jest taka gęsta, że przy tych innych to ona wymiata. Biorę tą. Choinka wybrana, więc mam papierek, który muszę pokazać przy kasie, aby zapłacić, ale jeszcze muszę kupić jedną rzecz i wtedy dopiero się stąd zwinę. O, a jeszcze a propos tego papierka. No to jedynie się różni tym, że niebieskie są droższe, a pomarańczowe to są te za 300 koron. No jeszcze nie byłabym sobą, jakbym nie zajrzała, co tu mają ciekawego. Ale widzę, że nic, co by mogło mnie interesować. Dobra, idę do kasy. Uff, sytuacja wygląda następująco. Mam ze sobą choinę i muszę jakoś upchać do Nissana, bo nie mam bagażnika na dach. Jakoś ją doniosłam. Pani mi już przygotowała, że czekała na mnie w takim woreczku. I co, rozkładam siedzenia i pchamy. I myślę, że na spokojnie się Nissan zmieści. Mam takie wielkie worki na plastik, żeby czasem jakiejś żywicy nie uświniło. Zaraz załaduję i jedziemy do domku. Jeden worek jest, jeszcze drugi. Ale sprytnie pomyślałam, że wziąć rękawiczki. Jakoś tam, wiecie, te drzewka przebierać, które będzie najlepsze. No. Oh my god! Jest takie brudne auto. Zaraz się uświnie. No ale dopiero to wytrobiłam na odwrót, muszę to włożyć. A pierdolę, jutro nie wstanę. Co się tu tak okryło? Oh my god. Ja jeszcze mam dużo miejsca tam, tylko coś mi tutaj... Dobra, zahaczyło mi wcześniej siedzenie. O, wlazło. I ja to jestem Fink. Proszę bardzo, i co, że choinka się nie zmieści do Nissana? Wiesz, jak ja oto zaparowane, bo siedziałam zanim poszłam do sklepu, nachuchałam. Zamknięte. Tutaj wszystko też elegancja, Francja. Perfekcyjnie. Tak więc jestem zadowolona. Mamy choinę. Musiałam sama jechać, bo Daniel jeszcze w pracy, a za dnia to łatwiej wybrać. Bo jak on już przyjedzie, to już będzie ciemno. Więc misja zrobiona, wykonana. Teraz jadę do domu, miałam ją zostawić w aucie, zanim Daniel przyjdzie, ale wypakuję ją, już niech czeka na balkonie. Muszę zobaczyć instrukcję, bo coś takiego jest chyba, że ta choinka musi odstać chwilę, potem do ciepłej wody chyba trzeba ją wrzucić, coś takiego. Uff. No, obym przepuklinie nie dostała.
Może super jakieś ciężkie nie jest, no ale taki duży gabarytowo. Ale dałam radę. Ja to sobie w życiu poradzę. Jak ja już choinkę sama wniosłam do samochodu, to już coś znaczy. Jadę do domu. Mam nadzieję, że nie będzie za duża. Uff, udało się kawałek przenieść. Dra do windy. Udało się. Proszę, jaki piękny widok. Zachodzące niebo i moja choinka w workach na plastik. Muszę się poprawić i zmienić tutaj z tym, co Kasia mnie oświeciła, że to wcale nie jest, który jest grudnia. I nawet napisane, jak pastuch krowie, ile dni do świąt zostało. Więc muszę to zmienić na dni. O matko, 16 albo 14, chyba 16. Tak, była chwila niepewności, ale sprawdziłam, tak, dokładnie 16 dni. To jest tak, że nie na każdej kostce mam każdą cyferkę, więc oha. Teraz wszystko się już zgadza. 16 dni do świąt. Bardzo podobają mi się te śnieżynki. Kurczę, szkoda, że nie mam ich więcej, to trzeba je trochę gęściej. Ale tak i tak wyglądają fajnie, jeszcze się odbijają w szybie, więc jest git. Choinka na razie czeka, aż przyjdzie Daniel, wstawimy ją w stojak i prawdopodobnie położymy tutaj, jeszcze miała czas na zaklimatyzowanie się. Już położyłam tu jakieś mikołajki, wezmę te rzeczy out i ona będzie stała w tym rogu. Właśnie wyszłam z pracy, to takie rzeczy. Jak pięknie. No to teraz można powiedzieć, że zaczyna się vlogmas, bo jest naprawdę świąteczny klimat. Idę kupić jakiś chlebek, masełko. Powiem wam, że nie byłam w ten weekend z Danielem zrobić takie większe cotygodniowe zakupy. Wszystko się pokończyło. W sumie dobrze, ale już najwyższa pora iść do sklepu. Boże, jak ja wyglądam. Idziemy na mini shopping. Widzę, że jest klimatyczna choineczka. Kiedyś sprzątałam sklep. Tak się akurat zdarzyło, że w innej robocie mogłam sobie dorobić sprzątając właśnie sklep. I powiem wam, ile tam się marnuje owoców, warzyw, ile rzeczy, które wyrzucają. To jest masakra. Szkoda gadać. A ja przyszłam po co? Przyszłam po chleb i masło, jakieś głupoty. Ten kop akurat jest dosyć duży, to rzadko się spotyka, że były takie wielkie sklepy. Większość to takie wielkości może biedroneczki polskiej. Przyda się taki domowy vlog przy wszystkich vlogmasach, żebyście nie mieli mnie dość. Tak więc pakujemy czerwone ziemniaki, które bardzo popularne są w Norwegii. I taka ciekawostka dla osób, które nie mieszkają w Norwegii, bo raczej ci, którzy mieszkają, wiedzą, że na przykład przywożenie ziemniaków z Polski i innych krajów jest zabronione i karane tak, jakbyście byli jakimiś bandytami, więc nie woźcie ziemniaków. A to wszystko przez to, że boją się... Oj, uciekł mi ziemniak. Że boją się stonki, że czasem na ich norweskie ziemniaki się nie dostała. No tak, więc nie woźcie ziemniaków z innych krajów do Norwegii. Nie wiem, jak jest ze Szwecją. Myślę, że Szwecja, Norwegia to nic się nie dzieje, ale jakby z Polski były, no to mielibyście spore problemy. Weźmiemy cebulkę. Ja mam pecha, jeśli chodzi o cebulę i często trafiam na jakąś z kisłą. I wtedy dopiero w domu oczywiście to widzę, dlatego ta jest już podejrzana. Jej nie wezmę. No to chyba jest okej. Okay. Pomidorki. O Boże, weźmy ogóra. Jakąś sałatę by się przydało. Chyba jakaś bieda, jeśli chodzi o sałatę. To jest taka jakaś mokra. Ta też. Jednak nie biorę sałaty. Już kiedyś taką kupiłam. A tutaj mamy produkty minus 40% z krótką datą ważności. Albo po prostu już wygląda podejrzanie. Czy ten banan jest podejrzany? Tak, on jest już taki miękki. Czy
Ten brokuł jest podejrzany. No, idę. W niektórych sklepach dają jeszcze takie rzeczy, które wyglądają ok, ale te to czasami tak przesadzają, że nie wiem, kto to kupi. Na śmietnik by to dali. A jeśli nie na śmietnik, to za darmo, bo płacić za takie już dziadostwo naprawdę, że to cały jest miękki, jakieś soki się z tego leją. Nie wiem, kto to segreguje, żeby to było właśnie na takie kupowanie minus 40%, a nie na przykład 20% ceny, jak już. Nigdy tego nie jadłam, ale na pewno słyszeliście o tym. To jest lutefisk, czyli ta taka ryba śmierdząca, sfermentowana. Nigdy tego nie jadłam, jakoś nigdy nie miałam chęci. A jak widzicie, też sporo kosztuje. 300 koron za kilo. O, ta jest tańsza. Podobno właśnie śmierdzi. Nie wiem, nie wiem. Poproszę Daniela, żeby zrobił test na żywo, ale na pewno się nie zgodzi. Tu trzeba być prawdziwym hardkorem. I jak widzicie, tu są te żeberka, które ostatnio robiłam, tylko w innych formach. Jest jak taki boczek, mi się wydaje, się tam nie znam właśnie na tych częściach mięsa. No, ale ja miałam coś takiego, że był właśnie już z przyprawami. I powiem wam, że jak lubicie golonkę i takie rzeczy, to wam to zasmakuje. A jeśli nie przepadacie za takimi tłuścinkami, no to na pewno nie będzie dla was to jakiś super przysmak. Miałam ograniczyć czekoladę, ale widzę bułeczki z czekoladą. Dawno nie jadłam, wezmę. One są pyszne. Dobrze, jestem autem. I tu mamy ten pinesiot. To jest właśnie to, o czym też wspominałam, robiąc żeberka. Czyli jagnięce żebra, suszone i chyba solone. Coś takiego, które najpierw kilka razy się płucze. Długo trzyma w wodzie, potem jeszcze kilka godzin gotuje na parze, więc używa się małych drewienek. Nie widzę ich nigdzie, które kładziecie na dno w garnku. I potem właśnie to się robi wiele godzin. No, takie przysmaki norweskie. Idę szukać masełka do kanapeczek. Masełko. I szukając masełka, znalazłam brązowy ser i tak mówię, kurczę, może go czapnę. A to wiecie, nikt nie chciał lutefisku i leży teraz na promocji 40%. I tu mamy pełno brązowych serów, tam są w plasterkach, ale myślę, że wezmę kostkę. I powiem wam szczerze, że nigdy nie wiem, jakoś nie zastanawiałam, czym się różni to od tego. To jest jakiś własny przepis, jakieś Anne, a to jest oryginalne, jasne i delikatny, mild, taki średni, nie wiem jak to powiedzieć. Weźmy ten. No i do domu z gigantyczną torbą. Jak wiecie, mam swoje truskaweczki. Dobra inwestycja. Jak na razie udaje mi się ją mieć przy sobie podczas zakupu, więc nie leży w kąciku jak te inne w domu, tylko tą staram się mieć przy sobie. I nawet gdy nie szukuję się na zakupy, to staram się ją wkładać do plecaczka, bo do torebki, żebym jednak miała ją przy sobie, więc pilnuję się, pilnuję. Jadę w końcu do domku, pewnie umyć się i spać, bo powiem wam, że mam dość, czekam na weekend. I jeszcze chcę zrobić mały update, bo jakiś czas temu nagrywałam filmik o motywacji, że biegam, ale powiem wam szczerze, że zrobiło się zimno i jest bardzo ślisko, bo była przez jakiś czas mieliśmy ciągle mgłę i chodniki były tak jakoś oblodzone i śliskie, że stwierdziłam, że kurczę, strach po nich biegać, złamię nogę czy coś i tyle będzie z mojego biegania. Więc teraz chodzę na siłownię i tam troszkę ćwiczę, żeby nie było, żeby ktoś czasem nie pomyślał, że ogarnęło mnie lenistwo i się poddałam. Jeszcze jako tako ciągnę, bardzo mi się nie chce, no bo komu się chce męczyć? No chyba nikomu, albo już takim freakom sportowym. No ale jakiś tam trening zawsze staram się zrobić codziennie. Od poniedziałku do piątku, weekend. Odpoczynek. Zakupy zrobione, choinka przyniesiona, idę jeszcze na strych po stojak i to by było na tyle. Lada moment wraca Daniel, więc będziemy pewnie ją układać na tym stojaku, zdejmiemy siatkę i nie wiem, czy tą wodę trzeba będzie przygotować, czy nie. Dam wam znać w kolejnym vlogmasie, a na dzisiaj to już tyle, tak więc dzięki za oglądanie, wpadajcie na Instagram ikkestressvlog i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!